Dzielny ołowiany żołnierzyk. Dawno, dawno temu był sobie chłopczyk, który miał mnóstwo zabawek. Chłopczyk trzymał zabawki w swoim pokoju i spędzał wśród nich wiele szczęśliwych godzin. Do jego ulubionych zabaw należały bitwy ołowianych żołnierzyków. Ustawiał ich według rangi wojskowej i staczał wielkie bitwy. Kiedy dostał swoją ołowianą armię, okazało się, że jeden z żołnierzyków został odlany bez nogi. W nocy, gdy chłopiec spał, zabawki ożywały i rozmawiały ze sobą, a on nic o tym nie wiedział. Zdarzało się, że chłopiec zapomniał schować żołnierzyka bez nogi do pudła z całą armią i zostawiał go z innymi zabawkami. W takich właśnie okolicznościach żołnierzyk poznał śliczną ołowianą tancerkę. Tancerka polubiła żołnierzyka, a żołnierzyk wkrótce się w niej zakochał. Gdy chłopczyk bawił się ze swoją armią, nasz bohater miał nadzieję, że tancerka zauważy jego waleczność. Wieczorem, kiedy pytała go, czy się bał, on zawsze dumnie odpowiadał, że nie. Rozkochany wzrok żołnierzyka, nie uszedł uwagi diabełka z pudełka. Ej ty, nie patrz tak na tancerkę! zawołał diabełek do żołnierzyka pewnego wieczoru. Biedny żołnierzyk zawstydził się i zaczerwienił. Nie słuchaj diabełka, jest brzydki i zazdrosny, powiedziała łagodna, dobra i miła tancerka, po czym dodała także się rumieniąc. Ja bardzo lubię z tobą rozmawiać. Obie ołowiane figurki były zbyt nieśmiałe, aby mówić o swoich uczuciach, jednak pewnego dnia rozdzielono je. Chłopiec umieścił żołnierzyka wysoko na parapecie okna. Stój i wypatruj wroga, rozkazał, a potem bawił się w wojnę innymi żołnierzykami. Przez kilka następnych letnich dni żołnierzyk stał na parapecie. Pewnego popołudnia rozpętała się burza. Silny podmuch wiatru otworzył okno i wyrzucił żołnierzyka na trawnik. Żołnierzyk spadł głową w dół, tak że jego bagnet wrył się w ziemię. Padało, grzmiało i wkrótce na ulicy potworzyły się wielkie kałuże, a rynsztokami popłynęły potoki wody. Kiedy ulewa trochę się zmniejszyła, grupa chłopców z pobliskiej szkoły wybiegła na dwór. Śmiejąc się i żartując, chłopcy przeskakiwali wielkie kałuże. Dwóch spośród nich ostrożnie posuwało się wzdłuż ściany domu, aby ich nie zmoczył wciąż padający deszcz. I właśnie ci dwaj chłopcy zauważyli ołowianego żołnierzyka wbitego w rozmokłą ziemię. Szkoda, że ma tylko jedną nogę. Wziąłbym go sobie do domu, rzekł jeden z nich. Drugi podniósł żołnierzyka i skował go do kieszeni. Weźmiemy go i tak, powiedział. Zawsze może się przydać. Tymczasem po drugiej stronie ulicy woda wypełniająca rynsztok porwała małą papierową łódeczkę. Włożymy żołnierzyka do łódki, to będzie z niego żeglarz, powiedział chłopiec, który podniósł żołnierzyka. I w ten sposób żołnierzyk stał się żeglarzem. Wartka woda zniosła małą łódeczkę do kanału. Podziemny kanał był głęboki i brudny, a wielkie szczury obnażały zębiska, kiedy łódka z niezwykłym pasażerem przepływała nieopodal łódka nasiąkła wodą i powoli zaczynała tonąć. Mały żołnierzyk, który w bitwach nieraz stawiał czoło o wiele większym niebezpieczeństwom, jednak nie odczuwał strachu. Dalej kanał wpadał do rzeki, a tam przewróconą już łódeczkę porwały wielkie fale. Mały ołowiany żołnierzyk zdał sobie sprawę, że jego koniec jest bliski. Kiedy łódka rozpadła się, żołnierzyk dostał się w głęboki nurt. Nigdy już nie zobaczę mojej słodkiej, małej tancerki pomyślał. I w tym momencie jakaś ogromna paszcza zamknęła się nad nim. Wydarzenia przybrały niespodziewany obrót. Żołnierzyk był w żołądku wielkiej ryby, którą zwabił jego błyszczący kolorowy mundur. Ryba nie miała jednak czasu strawić posiłku, ponieważ chwilę potem dostała się w rybacką sieć i wkrótce już rzucała się bezsilnie na dnie wielkiego kosza, w którym niesiono ją na targ. Tymczasem pewna kucharka wybrała się poza głupy. Wyobraźcie sobie, że pracowała ona w tym samym domu, w którym kiedyś mieszkał żołnierzyk. O, ta będzie w sam raz dla dzisiejszych gości, pomyślała. Kucharka na widok ryby wyłożonej na straganie. Wkrótce już w kuchni, chcąc oczyścić i oprawić rybę, kucharka rozcięła jej brzuch, a tam zdumiona znalazła ołowianego żołnierzyka. Wygląda jak jeden z żołnierzyków naszego małego panicza pomyślała, po czym prędzej pobiegła do chłopca. Tak, to mój żołnierzyk! ucieszył się chłopczyk, kiedy ujrzał jednonogiego żołnierzyka. Ciekawe jak znalazł się w żołądku ryby zastanawiał się biedny żołnierzyk ileż musiał przejść od czasu kiedy spadł z parapetu tym razem chłopiec postawił żołnierzyka na kominku tuż obok tancerki należącej do jego siostrzyczki. Niezbadane wyroki losu na nowo połączyły zakochaną parę. Żołnierzyk i tancerka byli ogromnie szczęśliwi, że są znowu razem. Przez całą noc opowiadali sobie o tym, co im się przydarzyło podczas dni rozłąki. Ale zły los już wkrótce zgotował im kolejną niespodziankę. Któregoś dnia nagły powiew wiatru uniósł ciężką zasłoną okienną i zmiół tancerkę do kominka. Wszystko to działo się na oczach żołnierzyka, który się okropnie przeraził. Czuł ciepło, domyślał się więc, że w kominku napalono. Żołnierzyk pogrążony w bezsilnej rozpaczy rozumiał, że nic nie może zrobić, aby pomóc tancerce. Wiadomo przecież, że ogień to największy wróg ołowianych figurek, bo może je rozpuścić. Kiwając się w przód i w tył na swej jednej nodze, żołnierzyk próbował przesunąć podstawkę, na której stał. I tak długo próbował, aż w końcu wpadł do ognia. Dwie figurki połączyło teraz wspólne nieszczęście. Znalazły się tak blisko siebie, że ich metalowe podstawki zaczęły się stapiać ze sobą. Ołów jednej podstawki stopił się z metalem drugiej, także przybrała kształt serca. Kiedy same postacie miały się już również roztopić, do kominka zbliżył się chłopczyk, widząc, że tancerkę i żołnierzyka ogarniają płomienie pogrzebaczem wyciągnął figurki z ognia. I odtąd zakochani żołnierzyk i tancerka stali na wspólnej podstawce w kształcie. Pałcie serca.